Ireneusz Zyska, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wałbrzycha, rozpoczął kampanię wyborczą od spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Wałbrzycha. Jako pierwszą odwiedził Biały Kamień, gdzie wsłuchiwał się w potrzeby i opinie Wałbrzyszan. Mieszkańcy dzielnicy Biały Kamień kochają miejsce, w którym żyją. To są prawdziwi lokalni patrioci, bo z tych rozmów wynika, że to jest ich miejsce na świecie, ich miejsce do życia. Ale mieszkańcy przekazali mi szereg uwag związanych z jakością życia, z jakością mieszkania. Tutaj właśnie w dzielnicy Biały Kamień, przede wszystkim w mieszkaniach komunalnych, jest dużo uwag w zakresie jakości mieszkań, toalet, które znajdują się na korytarzach, wysokości czynszów, obsługi komunalnej co do zbyt rzadkiego odbioru odpadów komunalnych. Te wszystkie uwagi są przeze mnie zbierane, analizowane. Kwestia również komunikacji, przemieszczania się z tej dzielnicy do centrum miasta była poruszana. No także inne rzeczy, o których w tej chwili nie chciałbym mówić, ale wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców, dotyczących też jakości życia, miejsc pracy, które powinny się tutaj znaleźć w Wałbrzychu, a których na tą chwilę nie ma, będą przeze mnie analizowane, zebrane i przedstawione w programie wyborczym. W kolejnych dniach kandydat Prawa i Sprawiedliwości odwiedzi m.in. Podgórze i Podzamcze.